Odnawialne źródła energii dla rozwoju gmin powiatu gliwickiego. Konferencję pod takim tytułem, mającą na celu wsparcie inicjatyw związanych z popularyzacją działań dotyczących ochrony powietrza, w tym odnawialnych źródeł energii, zorganizowało Gliwickie Starostwo Powiatowe. Ja myślę, że o odnawialnych źródłach energii będziemy mówić globalnie, czyli o całym regionie. To, że się tu spotykamy w Gliwicach, bo są przyjazne klimaty, gdzie naprawdę ludzie mają potencjał, jest kadra naukowa, jest łączenie właśnie nauki z biznesem, możemy mówić o takim rozwoju proekologicznym z wykorzystaniem właśnie środków z innowacyjnej gospodarki, która obecnie jest nam bardzo potrzebna, aby eliminować wszelkie złe zjawiska, które dzieją się w naszym ekosystemie, czyli w środowisku naturalnym, gdzie my jako ludzie jesteśmy częścią integralną. To jest bardzo ważna konferencja. Ta konferencja przyczyni się także do przyszłości, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Robimy tą konferencję na bazie naszego klastra energii powiatu gliwickiego, który otrzymał certyfikację ministra energii, ale to jest jakby jeden aspekt tej konferencji. Drugi, chcemy się dowiedzieć, jakie ten nasz klaster ma narzędzia finansowe, aby w dalszym ciągu działać. Okazuje się, że przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z Warszawy parę wspaniałych propozycji. Także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, wspaniałe propozycje, proszę Państwa, do wykorzystania. Ja myślę, że nie tylko nasz klaster energii powiatu gliwickiego, ale nasze gminy powiatu, nie tylko powiatu gliwickiego, skorzystają z tych programów. Klaster energii to specjalne porozumienie 8 gmin powiatu gliwickiego. Celem tego klastra energetycznego jest walka z niską emisją, budowa odnawialnych źródeł energii OZE, jak i samej energii rozproszonej. Dużą pracę trzeba było wykonać, aby ten klaster energii został w powiecie gliwickim stworzony. Tak jest. Kiedy żeśmy się dowiedzieli od ministra energii, że jest możliwość powołania klastrów, łącznie z kolegą Włodzimierzem Gwiżem, dwóch samorządowców, stworzyliśmy w pierwszym etapie sam, że tak powiem, strategię, taką, którą żeśmy chcieli wdrożyć. Ta strategia, jesteśmy chyba jedynymi z niewielu, którzy mieli własną strategię, do której którą traktujemy jak własny testament. Bazuje ona głównie na utworzeniu jak największej instalacji odnawialnych źródeł na naszym terenie powiatu gliwickiego. Na jakim etapie ten klaster energii w tej chwili się znajduje? W tej chwili klaster energii żyje, staramy się pozyskiwać środki, chociaż nie ukrywam, że obiecane środki od ministra energii, 0,5 miliarda złotych na klastry certyfikowane, bo to głównie musimy tutaj nadmienić, że nasz klaster powiatu gliwickiego ma dwa certyfikaty. Jeden ma, że to gmina Gierałtowice, drugą ma powiat gliwicki. I celem naszym jest, żeby po prostu te działania w miarę podjąć i wspierać budowę dla naszych mieszkańców, tak? Dla naszych mieszkańców, którzy są w tym momencie w powiecie gliwickim. Chodzi o to, żeby energia w powiecie gliwickim była tańsza i bardziej ekologiczna? Energia jak najbardziej tańsza dla mieszkańca, byśmy chcieli, ażeby ta energia była, że tak powiem, praktycznie zerowa, a wytworzoną energię, nadmiar tej energii z odnawialnych źródeł energii, my jako klaster, jako powiedzmy w naszym zamyśle związek, mógłby kupować i sprzedawać Kowalskiemu, sąsiadowi czy komuś innemu obok, żeby ta energia mimo wszystko, to jest podstawa, była tańsza. A walka z niską emisją to jest nasz równoległy, że tak powiem, program, który musimy razem z tą odnawialną źródłem energii tworzyć. Tu dzisiaj ci, którzy referują, to są specjaliści po prostu. Tu nie ma żadnej polityki, tu jest dyskusja merytoryczna dla dobra i to powiem z pełną odpowiedzialnością, dla dobra naszych wszystkich mieszkańców i to nam przyświeca. To nie jest tylko taki slogan polityczny. Tu my robimy wszystko, aby ten klaster energii, powiatowy klaster energii powiatu gliwickiego, gdzie inicjatorami byli nasi radni powiatowi, pan Kruczek i pan Gwiszcz, żeby spełnić tą misję tego klastra. I ta konferencja jest bardzo, bardzo potrzebna.
Powiat gliwicki ma potencjał, żeby tworzyć dobry klaster energii, twierdzi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego. Jak najbardziej. Ja uważam, że bliskość Politechniki Śląskiej, czyli takiej uczelni, która ma tradycję nie tylko na Śląsku, ale myślę, że jest jedną z popularniejszych uczelni na terenie całej Polski. Myślę, że to jest ogromny potencjał, z którego trzeba korzystać i myślę, że jak najbardziej jest to dobre miejsce do tego, żeby pracować nowe rozwiązania. Są to działania bardzo ważne, ponieważ te klastry energii, które tworzą się również na terenie województwa śląskiego, pozyskują nam na przykład duże dofinansowanie, tak jak zrobił to klaster Żywiecki i pozyskał dofinansowanie dla swoich gmin właśnie na realizację tego typu działań, czyli tych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma takich wprost regulowań, jeżeli chodzi o kwestie klastrów. Natomiast myślę, że to jest inicjatywa bardzo cenna. Każde sieciowanie, współpraca, każda platforma wymiany wiedzy, informacji, doświadczenia, budowania nowych rozwiązań jest bardzo cenna dla całego województwa śląskiego. Tutaj te gminy z terenu powiatu gliwickiego postanowiły mówić jednym głosem w imię właśnie tego klastra energii i w imię ochrony środowiska. To jest kluczowa rzecz. Wiemy o tym, że dziś smog, czyli takie słowo, które odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki, chyba na każdym poziomie samorządności w województwie śląskim, ale również mieszkańcy, młodzi ludzie szczególnie o tym myślą i myślą o swojej przyszłości. My również jako zarząd województwa śląskiego nad tym się pochylamy, więc dla mnie tego rodzaju współpraca wszystkich gmin powiatu gliwickiego jest kluczowa do tego, żebyśmy mieli też partnera do rozmowy. Ja dziś przyjechałam na tę konferencję też po to, żeby zaprosić gminy właśnie powiatu gliwickiego do tego, żeby wzięły czynny udział w ankietyzacji, którą właśnie rozpoczynamy. Czyli chcemy zapytać wszystkie gminy o to, czy rzeczywiście podkręcać i bardziej liberalizować zapisy ustawy antysmogowej, która już teraz dwa lata obowiązuje w województwie śląskim. Dlatego, że mamy sygnały, że część samorządów bardzo by chciała skrócić te terminy. Szczególnie też młodzi ludzie o tym mówią, żeby jednak te terminy skracać maksymalnie, a część gmin mówi, my jesteśmy na etapie wdrażania tych wszystkich narzędzi, pozyskiwania różnego rodzaju środków zewnętrznych. Nasi mieszkańcy starają się o różnego rodzaju dofinansowania, wymieniają te kopciuchy, czyli te kotły poniżej niż piąta generacja. Ale my jako Zarząd Województwa Śląskiego chcemy zmieniać jakkolwiek przepisy, które mamy partycypacyjnie. Chcemy się konsultować z naszymi gminami, z nimi rozmawiać. Czyli podobnie jak to robi powiat gliwicki, czyli jest wspólne spotkanie, jest wspólna grupa, która o tym dyskutuje i mówi o swoich potrzebach. Tak my chcemy zapytać o te potrzeby te 167 gmin na terenie województwa śląskiego i mam żywie nadzieję, że powiat gliwicki będzie mówił jednym głosem i na pewno jakieś uzgodnienia, sugestie, jeżeli chodzi o ustawę antysmogową, do Urzędu Marszałkowskiego również trafią. Podczas konferencji zaprezentowano różnego rodzaju rozwiązania finansowe, które mogą pomóc w rozwoju klastrów energii. Grzegorz Tobolczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mówił m.in. o ofercie w ramach programu Energia Plus. Jest ona specjalnie dedykowana tym obszarom, które są kluczowe z punktu widzenia energetyki państwa, jak również lokalnych potrzeb, więc my badamy, gdzie te obszary są najważniejsze, w którym kierunku środki powinny iść i w ten sposób tak dostosowujemy swoją ofertę. Powiat gliwicki jest takim obszarem? Tak, powiat gliwicki z uwagi na to, że na swoim terenie posiada certyfikowany klaster energii, co jest wyjątkowe w skali kraju, może ubiegać się o środki z uwagi na to, że ma prawdopodobnie bardzo dobrze przygotowane projekty, ponieważ taka inicjatywa z reguły w sposób optymalny dobiera źródła i potrzeby odbiorców. Co może się zmienić na przestrzeni lat na terenie powiatu gliwickiego właśnie z perspektywy tego klastra energii? Z pewnością może się poprawić jakość dostarczanej energii i tutaj mówię nie tylko o energii elektrycznej, ale również o cieple, jak również zanieczyszczeniom, które są emitowane w trakcie wytwarzania tychże energii. Z uwagi na to, że jest to obszar zurbanizowany, zapotrzebowanie na energię jest wysokie. Stąd źródeł, które muszą dostarczyć tą energię, jest również duża ilość. Więc nasza oferta skierowana do samorządów, które mogą przeanalizować swoje potrzeby energetyczne, może okazać się kluczowa.
Elżbieta Kisiel, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przedstawiła możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza i pozyskania energii z alternatywnych źródeł. Mamy środki i dla osób fizycznych w ramach programu Czyste Powietrze i w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu dla gmin, dla przedsiębiorców, dla wspólnot, dla spółdzielni mieszkaniowych. Wszyscy ci, którzy poprawiają efektywność energetyczną, chcą zwiększyć udział źródeł odnawialnych, mogą skorzystać z naszych pożyczek, które są umarzalne, czyli właściwie taka bezzwrotna, ukryta dotacja wypłacana po zaciągnięciu pożyczki, po zrealizowaniu zadania. Czy trudno jest takie wsparcie finansowe uzyskać? Nie trudno, bo mamy bardzo dużo chętnych, mamy bardzo dużo klientów. Oczywiście jakieś tam bariery techniczne pokonać trzeba, ale po to między innymi w Wojewódzkim Funduszu pracuje zespół doradców energetycznych, którzy mogą Państwu pomóc, tym wszystkim, którzy wnioski składają i o środki statutowe, i o środki unijne, i z czystego powietrza, jak taki wniosek złożyć, co do niego dołożyć, żeby był skutecznie złożony, no i później pomóc w realizacji tego zadania. Powiat Gliwicki już korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tak, i to korzysta od lat, korzystają właściwie wszystkie gminy i mieszkańcy powiatu. Wnioski mamy we wszystkich dziedzinach z powiatu gliwickiego. W konferencji udział wzięła m.in. poseł na Sejm Barbara Dziuk, zastępca przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności. Gdzie mam wielką przyjemność jakby po raz kolejny uczestniczyć w rewolucji innowacyjności. Mamy rewolucję w cyberprzestrzeni, to wszyscy odczuwamy, chcemy tego, tych rozwiązań dobrych, ale też musimy to przenieść, te rozwiązania związane z energetyką w połączeniu właśnie z cyberprzestrzenią do nas, do powiatu gliwickiego i do regionu. I to jest z moją pasją. Ja się cieszę, że spotkałam ludzi tu życzliwych, którzy mają też pewne koncepcje, pewne wizje. Na jakim etapie jest wdrażanie tej elektromobilności? Bo to z dnia na dzień tego nie zrobimy. Tak, słuszna uwaga. 3 lata trwały sprawy związane z rozwiązaniami prawnymi, czyli ustawa o mocy zmieniona, ustawa o elektromobilności, bo niestety te kwestie nie były nigdy podejmowane przez poprzednie rządy. Ja się cieszę, że zarówno premier, jak i cała Rada Polityczna przyjęła ten kierunek jakby rozwoju Polski. I jest to wielkie wyzwanie, ale też wizja czegoś nowego, czegoś lepszego, dobrych rozwiązań dla biznesu, dla transportu i dla nauki. I myślę, że jak tyle dobrych ludzi związanych z tą tematyką się zajmuje jakby pójściem do przodu i wcale nie jesteśmy w tych kwestiach zapóźnieni w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, to myślę, że będzie to pełny sukces. No, szczyt klimatyczny tutaj na Śląsku też swoje odegrał, bo te wszystkie jakby spotkania, konferencje to są powiązane z decyzjami rządowymi, ze strategiami, które będziemy już są wdrażane i będziemy wdrażać. I też dzisiaj zapowiem, bo przygotowywane jest bardzo duże finansowanie do tych działań i będę wszystkich chętnych, mądrych i ludzi, którzy mają ku temu predyspozycję, albo wejść w te współdziałanie, będę zapraszać. A samorząd jest tym ogniwem, które nam będzie pomagać w rozwoju tych strategii. Konferencja Odnawialne źródła energii dla rozwoju gmin powiatu gliwickiego zgromadziła wielu przedstawicieli samorządów, a także parlamentarzystów oraz instytucji zajmujących się ekologią. Dzisiaj jest już bardzo duża świadomość. Widzimy, że od najmłodszych lat już te pokolenie najmłodsze domaga się, żeby się zająć tym tematem. I my jesteśmy, nasze pokolenie jest odpowiedzialne za to, żeby stworzyć te fundamenty, bo my od razu tego problemu nie rozwiążemy, ale w kontekście od 20 do, w moim odczuciu, 50 lat, jeżeli zabierzemy się wszyscy do roboty, a mam tu na myśli wszystkie te instytucje, nie tylko powołane do tego, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz, ale szczególnie samorządowcy. My musimy iść taką jedną drużyną, bo to nie wystarczy tylko wprowadzić w jednym mieście czy w powiecie, bo to jest bardzo skomplikowana materia.
Ja tu też myślę o górnictwie. Oczywiście my musimy ewolucyjnie przejść do tego, aby zamieniać węgiel na odnawialne źródła energii. I tu trzeba dużo rozwagi. Myślę, że tą rozwagę mają rządzący i dlatego też chcemy dzisiaj po tej konferencji podsumować to, no i skorzystać z tych instrumentów, które daje nam rząd, daje nam Urząd Marszałkowski, Wojewoda i z naszych skromnych środków samorządów.